Witam serdecznie, to jest kolejny live party razem i pierwszy w tym roku ekonomiczny czwartek. Ja się nazywam Maciej Szlinder, jestem członkiem zarządu krajowego partii Razem i dzisiaj bardzo mi miło, że jesteście ze mną. Będziemy rozmawiać o temacie, który tak mniej więcej co roku, a nawet dwa razy do roku rozbudza żywiołowe debaty ekonomiczne, spory głównie oczywiście liberałów z lewą stroną sceny politycznej, czyli o płacy minimalnej. Jak mówię o dwóch momentach, no to najczęściej mówimy o tym, kiedy ta płaca minimalna jest ustalana, czyli mniej więcej w połowie roku, kiedy są pierwsze propozycje. No i drugi to jest moment, kiedy nowy wymiar płacy minimalnej wchodzi w nowym roku. I tak także w tym roku oczywiście mamy do czynienia z nową wysokością płacy minimalnej. Rozmawiamy o niej trochę później niż na samym początku roku, no dlatego, że oczywiście wiemy, że Polski Ład dostarczył wystarczającej powodów do różnych kontrowersji i zanim zorientowaliśmy się w tym całym chaosie, no to dopiero teraz możemy spokojnie pochylić się nad tym konkretnym i ważnym tematem, jak jest płaca minimalna. Zachęcam w trakcie oczywiście live'a do zadawania pytań. Postaram się w trakcie, na samym końcu odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania. Jak się nie uda, to oczywiście odpowiem w komentarzach. No więc płaca minimalna. Co to jest płaca minimalna? Płaca minimalna to jest takie ustalone najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia za pracę najemną. To znaczy, że jeżeli ktoś podejmuje pracę najemną, no to nie można mu zaoferować płacy, która jest po prostu niższa niż pewien ustalony przez, no, w danym kraju poziom. No i ustalony przez kogo? Otóż w Polsce dzieje się to tak, że mniej więcej koło czerwca każdego roku rząd przychodzi z propozycją pewnej zmiany płacy minimalnej. Dzisiaj przychodzi do Rady Dialogu Społecznego, czyli takiej instytucji, w której spotykają się z rządem właśnie przedstawiciele największych central związkowych, a także organizacji pracodawców i negocjują, jak tą płacę minimalną podnieść do jakiego poziomu. Wcześniej, przed paroma laty, to była Komisja Trójstronna, dzisiaj to jest Rada Dialogu Społecznego. Zwykle jest tak, że oczywiście związki zawodowe chcą, żeby płaca minimalna była podnoszona bardziej, wyżej. Organizacje pracodawców naciskają na to, żeby była podnoszona bardzo niewiele lub wcale, natomiast rząd jakoś tam próbuje to wypośrodkować, poza wyjątkowymi sytuacjami. Raz rząd Prawa i Sprawiedliwości przelicytował nawet związki zawodowe i zaproponował wyższą płacę minimalną niż chciały związki, ale to jest zdecydowanie wyjątek. Płaca minimalna jest wyrażona w Polsce w dwóch formach, to znaczy mówimy o miesięcznej płacy minimalnej, ale także o minimalnej płacy godzinowej, która dotyczy umów zlecenia. W różnych krajach jest różnie, to znaczy czasami mamy do czynienia wyłącznie z jedną formą, właśnie tą miesięczną, czasami tak jak w Stanach Zjednoczonych wyłącznie z formą godzinową, czasami tak jak u nas w obu formach. Są też kraje, w których płacy minimalnej nie ma w ogóle, ale do tego oczywiście przejdziemy. No i dzisiaj, czyli w lutym 2022 roku, od stycznia, od 1 stycznia obowiązuje nas płaca minimalna w wysokości 3010 zł brutto. To jest mniej więcej 2360 zł na rękę. Oraz jeżeli chodzi o tą płacę godzinową, minimalną płacę godzinową dotyczącą umów zleceń, to jest 19,70 zł. Od 2017 mamy także tą regulację, która na całe szczęście dotyczy właśnie umów zlecenia, więc mamy tą minimalną płacę godzinową, która no, uzupełniła nasz system płacy minimalnej. Ile osób mniej więcej utrzymuje dzisiaj płacę minimalną? Oczywiście dane, jakie mamy, nie są ani z tego roku, ani z poprzedniego, natomiast to, co wiemy o końcu 2020 roku, no to około 1,6 miliona osób zarabiało ówczesną płacę minimalną, czyli 2600 zł brutto i to było około 13,5% osób zatrudnionych na umowę o pracę. Także 13,5% mniej więcej procent otrzymywało. To jest istotna część osób zatrudnionych, no ale oczywiście jest to też mniejsza część. Nie jest tak, że płaca minimalna występuje we wszystkich branżach w takim samym stopniu, to znaczy, że występuje tak samo często. Są pewne branże, w których płaca minimalna jest zdecydowanie częstsza. I to są branże, które przede wszystkim są związane z handlem, to jest przetwórstwo przemysłowe, to jest naprawa pojazdów, budownictwo i transport.
Mówiliśmy już jakiś czas temu, to polecam odsłuchać live'a związanego z płaceniem pod stołem, że nie zawsze oczywiście ta płaca minimalna to jest całość wynagrodzenia. Czasami to jest tak, że oficjalnie, formalnie mamy do czynienia z płacą minimalną, ale tam dodatkowo jakieś środki są płacone pod stołem. Natomiast to dotyczy też oczywiście w różnym stopniu różnych branż. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, to zachęcam do odsłuchania live'a z posłanką Pauliną Matysiak, gdzie właśnie na temat płacenia pod stołem rozmawialiśmy. I teraz, czy to jest dużo? Czy płaca minimalna w wysokości powiedzmy tych 3010 zł to jest dzisiaj sporo, czy to jest mało? Jak to można porównać? Oczywiście trzeba to odnieść do czegoś. Tak? Jednym z mierników, po którym możemy sięgnąć, to jest powiązanie, czy też zobaczenie, jaka jest relacja pomiędzy płacą minimalną a średnim wynagrodzeniem w danym kraju. I tutaj oczywiście średniego wynagrodzenia w tym roku nie będziemy porównywać, no bo ono jest jeszcze nieznane, ponieważ rok się dopiero zaczął. Natomiast jeżeli porównamy z średnią w poprzednim, no to ówczesna, w 2021 mieliśmy do czynienia z płacą minimalną 2800 zł i jak porównamy to ze średnią płacą, czyli z wynagrodzeniem średnim w 2021 roku, to było znowu zmiennie. Od 50% w pierwszym kwartale 2021 roku do 45% w ostatnim, czwartym kwartale 2021 roku. No bo oczywiście średnia nam rośnie, natomiast płaca minimalna jest oczywiście stała przez cały ten czas. No i znowu, 50%, 45% średniego wynagrodzenia, czy to jest dużo, czy mało? I tutaj jeden punkt odniesienia, no to jest chociażby program naszej partii, program Partii Razem, która ma zarówno w karcie dla osób zatrudnionych, jak i w swojej deklaracji programowej postulat, aby płaca minimalna wynosiła 2/3 średniego wynagrodzenia, czyli zamiast 45 czy 50% powinno wynosić to 66-67% średniego wynagrodzenia, więc znacząco więcej, co oznacza, że gdybyśmy doszli do władzy, to oczywiście nie tyle od razu w pierwszym ruchu podnieśli do tych 2/3, natomiast z pewnością starali się szybciej podnosić płacę minimalną po to, żeby ona do tego poziomu 2/3 dotarła. Ale też warto porównać nie tylko z pewną wizją, z pewnym postulatem, ale także właśnie z tym, jak to wygląda w innych krajach. W innych krajach europejskich, w innych krajach rozwiniętych. No i tutaj, gdy się porównamy, to trzeba powiedzieć, że nie jest najgorzej. Bo zarówno jeżeli chodzi o porównanie do średniej, jak i porównanie do mediany, my się plasujemy mniej więcej w środku krajów OECD, na albo 12 w przypadku średniej, albo 13 miejscu w przypadku mediany. Przed nami są takie kraje jak chociażby Portugalia, Francja czy Słowenia, a także chociażby Nowa Zelandia, która, co jest istotne, to jest pierwszy kraj, który w ogóle historycznie wprowadził płacę minimalną. W 1894 roku po raz pierwszy płaca minimalna została wprowadzona w całym kraju, była to właśnie Nowa Zelandia. Więc tutaj w porównaniach międzynarodowych okazuje się, że wcale nie jest najgorzej, jesteśmy tak w środku, mogłoby być lepiej, ale nie sytuujemy się tutaj, jak w wielu innych statystykach, w ogonie krajów OECD. To, co jest postulowane, zresztą to, co jest pewnym tematem rozmowy w zakresie chociażby zmian na poziomie europejskim. Bo pamiętajmy, że oczywiście płacę minimalną ustalają kraje konkretnie na swoim terytorium, ale pojawia się bardzo często postulat europejskiej płacy minimalnej. My taki postulat podnosiliśmy zresztą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. To był jeden z naszych flagowych postulatów naszej koalicji Lewicy Razem. I dzisiaj to też jest temat, który jest podnoszony chociażby przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, która mówiła o tym, że dobrze byłoby wprowadzić taką regulację, żeby w każdym kraju Unii Europejskiej 60% mediany wynosiła płaca minimalna, żeby w każdym kraju ona była w tym sensie oczywiście procentowo taka sama, no bo jak porównujemy oczywiście dokładne wysokości, no to ona wtedy by się różniła, ale chodzi o to, żeby ta regulacja była stała dla każdego kraju. To jest dobry pomysł, to jest kierunek na pewno to jest ruch w dobrym kierunku, być może jeszcze niewystarczający, ale na pewno to byłby taki sygnał także do tego, że systemy rynku pracy, systemy zabezpieczenia społecznego, systemy myślenia o polityce gospodarczej i polityce społecznej stają się coraz bardziej jakoś koordynowane
i uspójniane na poziomie Unii Europejskiej, co z pewnością jest ruchem w dobrą stronę. I co więcej, byłoby to jedną z tych zmian, które byłyby stosunkowo łatwe, to znaczy nie wymaga bardzo wielu zmian i regulacji tego typu zmiana, więc istnieje realna szansa, że w ciągu najbliższych kilku lat tego typu rozwiązanie w Europie będziemy po prostu mieli. Co prawda nas to w tej chwili dotknie nie bardzo, to znaczy gdybyśmy nawet wprowadzili to 60% mediany, no to to nie jest dużo więcej niż w tej chwili Polska, chociażby płaca minimalna wynosi. W związku z tym tak naprawdę i tak naturalnie moglibyśmy do tego poziomu dojść, ale to by na przykład zmuszało takie kraje jak chociażby Estonia, która tą płacę minimalną ma znacznie niżej, do tego, żeby zaprzestała pewnego dumpingu socjalnego i to byłoby na pewno z korzyścią także dla naszego kraju, ale także dla całego kontynentu. Co ciekawe, na przeszkodzie tym zmianom stoją kraje, które często stoją na przodzie zmian socjalnych i ochrony pracowników, bo 6 państw Unii Europejskiej w ogóle nie posiada płacy minimalnej i nie chce jej wprowadzić, a więc nie chce też oczywiście podporządkować się propozycjom ujednolicenia takiej płacy minimalnej. I co więcej, 3 z nich to są kraje skandynawskie, to jest Dania, to jest Szwecja i to jest Finlandia, to jest kraj nordycki, ale to już nie wchodźmy w tego typu szczegóły. To są kraje, które w ogóle płacy minimalnej nie mają, dlatego że ich logika ustalania płac jest oparta raczej na istnieniu układów zbiorowych pracy, w których rola rządu jest po prostu znacząco mniejsza. Tak? To są pewne układy zbiorowe pracy między dwoma stronami, stroną związkową i stroną pracodawców i tutaj jest duży opór, żeby tą płacę minimalną na poziomie ogólnokrajowym wprowadzić. Wydaje mi się, że ten opór jest raczej z perspektywy takiej tradycjonalistycznej, trochę tożsamościowej, bo w gruncie rzeczy nie ma powodu, dla którego ustalenie płacy minimalnej miałoby jakkolwiek negatywnie oddziaływać na wysokie wynegocjowane w ramach układów zbiorowych pracy wynagrodzenia Skandynawów. Także miejmy nadzieję, że tutaj ten element się zmieni. Jeszcze jeden przykład amerykański. To jest zresztą miejsce, w którym debata o płacy minimalnej jest w tej chwili najbardziej gorąca. Jest zresztą gorąca od kilku lat. Duża część chociażby demokratów, partii demokratycznej zdecydowanie opowiada się za tym, żeby ustalić federalną płacę minimalną, to znaczy podnieść ją do poziomu przynajmniej 15 dolarów. W tej chwili ona obowiązuje na poziomie znacznie niższym, to jest 7,25. I jest taka od ponad 10 lat. Od ponad 10 lat federalna płaca minimalna w Stanach Zjednoczonych jest niezmieniana. No i tutaj jest walka o to, żeby ona była ponad dwukrotnie wyższa, miała 15 dolarów za godzinę. Tam tylko ta minimalna płaca godzinowa występuje. Oczywiście parę stanów ma zbliżoną stanową płacę minimalną, chociażby stan Waszyngton, ale dystrykt Columbia, tak. Floryda podniosła, jest parę stanów, które mają bardzo bliskie tych 15, natomiast w dużej części stanów cały czas obowiązuje wyłącznie ta federalna, czyli na poziomie 7,25. I to jest efekt pewnych zmian od lat 70., 80. zeszłego wieku. Jak sobie spojrzymy na wzrost płacy minimalnej dawno, dawno temu, bo między 1938 a 1968 rokiem w Stanach Zjednoczonych, to płaca minimalna nadążała za wzrostem wydajności. To znaczy mniej więcej rosła w takim tempie, w jakim rosła wydajność pracy. Od 1968 roku, czyli już dobrych ponad 50 lat temu, płaca minimalna nie tylko nie nadąża za wzrostem wydajności, ale ona nie nadąża nawet za wzrostem inflacji. To znaczy, że obecna federalna płaca minimalna w Stanach Zjednoczonych jest realnie, jako płaca realna, mniej warta niż w 1968 roku. I to jest dość uderzające, muszę powiedzieć, i to jest efekt oczywiście zwrotu neoliberalnego od Ronalda Reagana, który w swoim programie oczywiście miał nieruszanie płacy minimalnej. Gdyby ten trend, który do 68 roku, czyli taki, który uzależnia płacę minimalną od wzrostu wydajności w Stanach Zjednoczonych, był kontynuowany, to dzisiaj płaca minimalna nie wynosiłaby ani 7,25, tak jak wynosi, nie wynosiłaby nawet 15, o to, o co się domaga wielu demokratów, ale wynosiłaby 24 dolary za godzinę. Wyliczono, że gdyby dwie osoby, para zarabiająca płacę minimalną właśnie, która po prostu pracuje na pełny etat, czyli 40 godzin w tygodniu, zarabia w każdej godzinie 24 dolary, czyli dokładnie tak, gdybyśmy ten trend trzymali sprzed 68 roku, to dzisiaj ta para
byłaby wśród 1/5 najbogatszych Amerykanów. To pokazuje, jak bardzo społeczeństwo amerykańskie rozwarstwiło się od lat 70., od lat 80. i płaca minimalna, zaniedbanie tej regulacji jest jedną z tych przyczyn, o czym zresztą też mówiłem w trakcie live'a, o nierównościach, o ich przyczynach mniej więcej jakiś rok temu, także też zachęcam do odsłuchania, jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć o tym więcej. No dobra, ale przejdźmy teraz już do tych wszystkich zarzutów kierowanych w stosunku do płacy minimalnej, bo to czasami jest oczywiście przedstawiane jako taki wielki koszmar, jako coś, co przynosi katastrofę. Co roku w zasadzie słyszymy te opowieści, że nie możemy podnosić tak szybko, bo to zrujnuje naszą gospodarkę. Pierwszy argument mówi o tym, że płaca minimalna, wzrost płacy minimalnej prowadzi do wzrostu bezrobocia. Argument polega na tym, że no, praca jest jak każdy inny towar, więc jeżeli podnosimy jego cenę, no to oczywiście spada na niego popyt, no więc zmniejsza się poziom zatrudnienia. Taki dość prosty, żeby nie powiedzieć prostacki, sposób rozumowania, który często w naszej debacie publicznej oczywiście funkcjonuje. No i czy tak jest? Po pierwsze, nie jest tak nawet na poziomie teorii, to znaczy trudno mówić o tym, że siła robocza czy praca to jest taki zwykły towar z prostego powodu, to znaczy to jest jedyny towar, czy jedyny, który nie podlega do końca temu prawu popytu i podaży w tego typu formie. Dlatego, że wzrost ceny, czyli wzrost ceny tego towaru, wzrost ceny siły roboczej, czyli po prostu wzrost płacy, owszem, z jednej strony może powodować zmniejszenie popytu na nią, ale z drugiej strony on się przekłada na zwiększenie z kolei popytu na towary, które są wytwarzane. To znaczy im więcej ludzie zarabiają, a szczególnie im więcej ludzie zarabiają na dole drabiny społecznej, czyli właśnie ci, którzy zarabiają płacę minimalną i ta płaca im rośnie, tym więcej mamy po prostu popytu na to, żeby sprzedać swoje towary i usługi. Więc to nie jest zwykły towar, zwykła usługa. To jest dość specyficzny element, który absolutnie w gospodarce trzeba traktować specyficznie. I często może być tak, że to właśnie wzrost płacy minimalnej powoduje, że ten popyt przekłada się na możliwość większej sprzedaży, a także tym samym większego na przykład zatrudnienia, co byłoby dość zaskakujące dla tych, którzy te proste krzywe popytu i podaży sobie rysują. Ale nie jest też tak, gdy spojrzymy nie tylko na teorię, ale na poziom praktyki. Chociażby, jest spór, to znaczy tych badań dotyczących płacy minimalnej jest naprawdę dużo i do pewnego momentu faktycznie, do lat 90. faktycznie raczej przeważały głosy, no ale to był też ten najbardziej neoliberalny okres, w którym dowodzono, że płaca minimalna wpływa na spadek poziomu zatrudnienia. Dziś trzeba już powiedzieć, że ta relacja jest już niezwykle niejednoznaczna. Raczej, tak jak Bank Światowy zresztą stwierdza, wpływ na zatrudnienie wzrostu płacy minimalnej jest bardzo niewielki albo kompletnie nieistotny. Co nie znaczy, że nie ma takich osób, które nie tracą pracy w wyniku wprowadzenia płacy minimalnej. Bo takie oczywiście są. To znaczy jest tak, że są miejsca pracy, są takie firmy, które no, nie chcą albo nie mogą zapłacić więcej pracownikom, którzy otrzymują aktualnie płacę minimalną, no i musieliby podnieść. Więc taka oczywiście sytuacja występuje, tylko że to jest trochę coś za coś. To znaczy z jednej strony oczywiście pewne miejsca pracy znikają, no ale z drugiej strony duża część pracowników otrzymuje istotnie dodatkowe środki, które od razu wydaje, które wydaje w swoich lokalnych sklepach, wydaje u fryzjera, wydaje w pubach. To powoduje, że osoby, które straciły na poziomie takim zupełnie makroekonomicznym, one mogą odnaleźć pracę ponownie. Oczywiście często to nie są te same miejsca pracy, to nie są podobne miejsca pracy, czasami to są miejsca pracy wymagające innych kwalifikacji albo miejsca pracy w innym miejscu. Także rzeczywiście to nie jest tak, że tego typu zmiany odbywają się zupełnie bezkosztowo, ale co innego jest wpływ na ogólny poziom zatrudnienia, a co innego konkretne przykłady konkretnych ludzi, konkretnych biografii. No bo jasne, ten poziom mikro i poziom makro to jednak nie są do końca
rzeczy tożsame. I tutaj można się powołać na przykład na takie badanie Biura Budżetowego Kongresu, które wykazało, że gdyby podnieść płacę minimalną w Stanach Zjednoczonych od tego poziomu obecnego 7,25 do 12 dolarów, to już jest badanie sprzed jakiegoś czasu, to oni szacują, stosując akurat tutaj ekonomię dość klasyczną, spadek liczby miejsc pracy o 300 tysięcy. To wydaje się oczywiście bardzo dużo, ale jednocześnie 400 tysięcy osób wydobyłoby się z biedy, a 11 milionów ludzi dotkniętych, pozytywnie dotkniętych wzrostem płacy minimalnej, po prostu ich poziom dobrostanu i dobrobytu by wzrósł. No więc mamy tutaj taki element oczywiście pewnego wyboru, ale ewidentnie twierdzenie o tym, że płaca minimalna po prostu zmniejsza zatrudnienie, jest twierdzeniem bardzo, bardzo wątpliwym. Dzieje się tak czasami w krótkim okresie dość wyraźnie, kiedy ta płaca minimalna jest podnoszona dość drastycznie. To jest przykład Węgier z początku tego wieku, które podniosły o 50% poziom płacy minimalnej i faktycznie spowodowało to dość szybki spadek, znaczy utratę miejsc pracy przez 10%. Co dziesiąta osoba, która zarabiała płacę minimalną, w wyniku tej zmiany straciła swoje miejsce pracy, no ale te 90% pozostałych oczywiście zyskało aż 50%, czyli aż połowę więcej zarabiały dzięki tej zmianie, więc znowu coś za coś. No i pytanie jest kluczowe, to znaczy ile z tych 10% potem szybko było w stanie odnaleźć właśnie zatrudnienie, dlatego że ci pozostali, te pozostałe 90% po prostu wpompowało w gospodarkę całą tą swoją nadwyżkę swojej płacy. To jest ten główny element. Tak naprawdę bezrobocie jest najczęstszym elementem, o którym rozmawiamy, kiedy mówimy o zarzutach wobec płacy minimalnej, ale czasami nie mówimy tylko o tym, znaczy nie zarzuca się płacy minimalnej tylko tego, że po prostu zmniejsza poziom zatrudnienia, ale także, że wyrzuca niektórych ludzi na trwałe z rynku pracy, to znaczy czyni ich niezatrudnialnymi. I tutaj taka narracja jest prowadzona w ten sposób, że jeżeli czyjaś praca jest warta powiedzmy te 10 czy 15 zł, no to jeżeli podnosimy płacę minimalną na przykład z 15 do 19, no to taki pracownik przestaje być zatrudnialny, to znaczy nie ma sensu go absolutnie zatrudnić. No i tutaj są trzy co najmniej argumenty, dlaczego tego typu myślenie jest jednak również dość wątpliwe. Po pierwsze, tu chodzi oczywiście o wydajność pracy danych pracowników. Wydajność pracy jest pewną zmienną dość skomplikowaną. Po pierwsze, często jest bardzo trudno ustalić, jaka jest konkretna wydajność pracy konkretnej jednostki. Chociażby dlatego, że pracujemy w zespołach, pracujemy w pewnych grupach i to one wytwarzają pewne dobra, wytwarzają pewne usługi, wytwarzają też pewną wartość. I rola każdego z tych elementów tego zespołu nie zawsze jest oczywista, to znaczy nie zawsze jest łatwo pokazać, jak ktoś przyczynia się do tej pełnej wydajności. Po drugie, i to jest dość kluczowy, bardzo rzadko podnoszony temat, to znaczy to nie jest tylko kwestia tego, czy ktoś jest zdolny oraz na przykład kwestia technologii, no bo to jest jakby już rzecz znana, tak, że jakby nasze kompetencje oraz to, jakich technologii używamy, oczywiście ma wpływ na wydajność, ale na wydajność mają wpływ także czysto prawne, instytucjonalne i polityczne rozwiązania. Wyobraźmy sobie na przykład, że żyjemy w świecie bez patentów albo bez monopolii, które skupują prawa własności intelektualnej. W takim świecie praca na przykład biotechnologów czy twórców oprogramowania byłaby znacząco mniej wydajna. Wydajność ich pracy byłaby po prostu niższa, wyłącznie dlatego, że zmieniliśmy strukturę instytucjonalną. Po drugie, gdybyśmy sobie wyobrazili, że na przykład wprowadzamy, i to byłby bardzo dobry pomysł, wprowadzić na przykład podatek od transakcji finansowych, który znacząco zmieniłby to, jak wygląda sektor finansowy w ogóle. Wpłynąłby ogromnie na to, w jaki sposób wyglądają z perspektywy oceny wydajności pracy chociażby specjaliści od sektora finansowego, chociażby na przykład specjaliści od inwestowania na giełdzie. Nie mówiąc już o tym, że w ogóle kwestia mierzenia wydajności w sektorze finansowym też jest kwestią dość problematyczną. Wreszcie po trzecie, to jest taki mit, że my musimy zwiększyć wydajność, żeby zwiększały się płace, bo inaczej przedsiębiorstwa nie podniosą płac, no bo jak mogą. To jest założenie, że nie mogą ruszać na przykład w kwestii własnych marż i własnych zysków. To jest założenie, że udział
i relacja między płacami i zyskami musi być niezmienna. Ona oczywiście niezmienna nie jest. Wiemy, że do mniej więcej lat 80. udział płac w dochodzie narodowym był znacznie wyższy, potem regularnie spada. Można powiedzieć, że poziom wyzysku od lat 80. w wielu krajach europejskich, także w Polsce, bardzo wyraźnie poziom wyzysku wzrósł, udział płac w PKB spadł. I to pokazuje, że tak naprawdę wartość naszej pracy, wartość, tak jak zresztą analizują to często marksiści, wartość siły roboczej to jest efekt walki klas, to jest efekt pewnych relacji władzy wewnątrz przedsiębiorstwa, wewnątrz danej branży, wewnątrz danego sektora, pewnej siły przetargowej, jaką mają pracownicy, a więc na przykład także to jest kwestia związków zawodowych, które w mniej skuteczny, mniej aktywny lub bardziej aktywny sposób walczą po prostu o to, żeby ta wartość była wyższa. I tego nigdy nie możemy o tym zapominać, prześlepiać tych społecznych elementów związanych właśnie z relacjami władzy, kiedy myślimy o ekonomii. Wydajność to nie jest coś, co da się obliczyć wyłącznie na podstawie właśnie zdolności i technologii. Trzeba wszystkie te pozostałe elementy także brać pod uwagę. Okej, trzeci zarzut jest taki, że może nie tyle bezrobocie wzrasta, może nawet to takie głębokie, takie, w których rzeczywiście ktoś jest niezatrudnialny, też mniej, ale po prostu niektóre firmy upadają. To znaczy nie są w stanie podnieść, nie są w stanie się utrzymać, kiedy muszą podnieść płace swoich pracowników wraz ze wzrostem płacy minimalnej. No i to oczywiście jest prawda, to znaczy część, istnieją takie firmy, które nie są w stanie na tyle ograniczyć swojego zysku, to znaczy nawet jeżeli chcą ograniczyć, no to jakby nie ma tu takiej przestrzeni do tego, żeby to zrobiły. I te firmy, które bazują tak naprawdę, ich model biznesowy polega głównie na tym, że korzystają z bardzo niskich płac, faktycznie powoduje, że te firmy przestają istnieć i to się oczywiście przekłada też na to, że osoby tam zatrudnione w tym momencie, zaraz po takiej zmianie, oczywiście pracę czy miejsce pracy tracą. Ale czy to jest źle? To jest pytanie, czy model, w którym funkcjonowaliśmy przez wiele lat, szczególnie w latach 90., oparty właśnie na bardzo niskich kosztach pracy, w tym na niskiej płacy minimalnej, to jest model, który jakkolwiek jest modelem rozwojowym i moim zdaniem oczywiście nigdy nie był, natomiast nawet już dzisiejszy rząd, zresztą od pewnego czasu, mówi o tym, że ten model wyczerpał się. To jest tak zwana pułapka średniego rozwoju, to znaczy nie jesteśmy w stanie dalej rozwijać się w oparciu o wyłącznie niskie płace i pewnego rodzaju, pewne firmy, pewne modele biznesowe, które opierają się właśnie na tych niskich płacach, po prostu raczej są przeszkodą, są problemem, utrwalają pewną przestarzałą strukturę naszej gospodarki i to, że takie podmioty odpadają, nie jest negatywnym efektem, jest efektem pozytywnym podwyższenia płacy minimalnej. Okej. Drugi, znaczy czwarty już, ale równie duży jak bezrobocie, to jest temat i zarzut, to jest oczywiście kwestia inflacji. Opowieść brzmi tak, że albo zwolnimy tych ludzi, albo przerzucimy koszty na klientów, to znaczy podniesiemy ceny produktów i usług, które wytwarzamy. No i tutaj są dwa argumenty, dla których to jest znowu problematyczne. Po pierwsze, tylko część branż realnie w dużym stopniu korzysta z pracowników, którzy zarabiają płacę minimalną, w związku z tym tylko niewielka część usług i towarów w ogóle jakkolwiek może być powiązana z wzrostem płacy minimalnej. Ale co ważniejsze, tego typu myślenie, to znaczy, że każdy wzrost kosztów pracy, w tym właśnie wzrost kosztów pracy związany ze wzrostem płacy minimalnej, przerzucę po prostu na ceny, jest twierdzeniem, że ta relacja między płacami i zyskami, ona jest właśnie niemożliwa do zmiany. To znaczy ja muszę swoją marżę mieć, ja muszę swój zysk mieć dokładnie taki, jak miałem i jeżeli jakiekolwiek koszty rosną, no to nie może być kosztem mojego zysku, to musi być kosztem wyłącznie przerzuconym na konsumenta. I to jest znowu zafałszowanie, to znowu jest trochę ściema, bo tak po prostu nie jest. I pamiętajmy, że w pandemii, i to jest coś, co wiemy teraz już bardzo, bardzo dobrze, w zeszłym roku firmy w Polsce odnotowały najwyższą średnią marżę w tym wieku. Odnotowały rekordową rentowność, to znaczy ich zyski, ich marże są wyjątkowo, wyjątkowo wysokie. Więc przestrzeń do tego, żeby podnosić płace w ogóle, ale także płacę minimalną, jest ogromna. Jest dzisiaj bardzo, bardzo wysoka i nie musi się to przenosić na poziom cen.
to znowu jest kwestia pewnych relacji sił i nie dajemy sobie mówić, że wszyscy zapłacimy za płacę minimalną, bo w dużej mierze na niej zyskamy. Ostatni argument, ostatni taki zarzut, o którym też często się słyszy, to jest taka wizja, że oto to jest taka, płaca minimalna ogranicza możliwości wstępu na rynek pracy pewnym ludziom, którzy jeszcze na rynku pracy nie byli, czyli osobom najmłodszym, które kończą swoje szkoły średnie, powiedzmy, czy kończą licencjaty i chcą rozpocząć swoją karierę zawodową i nie mogą się przebić, no bo właśnie wytwarzają za mało i nie są wystarczająco wydajni, w związku z tym oni tej pracy nie znajdują i dzięki tej podnoszeniu płacy minimalnej tak naprawdę, i to jest ta opowieść, związki zawodowe chronią swoich aktywistów, którzy są o ten szczebel wyżej i to chroni ich przed tymi młodymi, którzy mogliby za niewielką płacę pracować i ich zastąpić, co by wpuściło mnóstwo energii do polskiej gospodarki. No, problem jest taki, że jest to znowu raczej bujda i pokazuje to też pewien praktyczny eksperyment, który się wydarzył zresztą w naszym kraju. W 2003 roku, trochę kierując się tego typu myśleniem, zdecydowano, że płacę minimalną zróżnicuje się. To znaczy zróżnicuje się dla tych, którzy wchodzą dopiero na rynek pracy, to znaczy dla których to jest pierwsza praca, albo dla tych, których jest druga praca, ona będzie niższa. I osoby, które dopiero pierwszy raz podejmowały zatrudnienie, miały 80% ówczesnej stawki płacy minimalnej, a osoby, które podejmowały drugą pracę, nie, przepraszam, to nie była pierwsza praca, to był pierwszy rok pracy i to był drugi rok pracy, tak? W drugim roku pracy, w ogóle w drugim roku zatrudnienia, ta płaca minimalna nadal nie wynosiła pełnej swojej wysokości, tylko wynosiła 90%. No i okazało się, że tego typu działanie nie przełożyło się w żaden sposób na wzrost zatrudnienia w grupie osób rozpoczynających karierę zawodową, więc to nie w płacy minimalnej była blokada. Jeżeli jest blokada z znajdowaniem miejsc pracy dla osób, które na rynek pracy chcą wejść, to często jest to blokada wynikająca po prostu z tego, że miejsc pracy jest po prostu czasami za mało, co wynika z liczby inwestycji prywatnych, ale też inwestycji publicznych i tego, jak rząd też kształtuje swoją politykę redystrybucji, politykę dystrybucji między ludźmi, między grupami dochodowymi, między klasami w kraju. I to jest koniec, jeżeli chodzi o zarzuty, ale właśnie jakie... Okej, to jakby wiemy, że te zarzuty nie do końca są słuszne, ale pytanie, no ale to i tak jest, trzeba jakiś argument podać, że warto ją podnosić, tak? Dlaczego warto płacę minimalną nie tylko mieć, ale także ją regularnie podnosić. No i to jest, trzeba pamiętać, że to jest oczywiście właśnie element pewnego rodzaju redystrybucji. To jest redystrybucja od przedsiębiorstw, od zysków przedsiębiorstw do pewnej grupy pracujących, do tych, którzy pracują za najmniejsze wynagrodzenia. I to oczywiście ma swoje konsekwencje, tak? To znaczy to jest działanie, które z perspektywy społecznej jest pozytywne, ponieważ wpływa na ubóstwo. Tu oczywiście jest pytanie, jak my to ubóstwo mierzymy i do jakiego stopnia rzeczywiście wpływa na bezpośrednie wskaźniki ubóstwa. To jest pewna otwarta debata, ale jakby tak ogólnie można powiedzieć w różnych krajach, że oczywiście na poziom biedy, na przykład te badania amerykańskie, które wcześniej zacytowałem, z pewnością pokazują, że płaca minimalna w ogóle oczywiście jej podwyższenie ma pozytywny wpływ na zmniejszenie poziomu ubóstwa i poziomu biedy. Z drugiej strony tym samym także zmniejsza nierówności. Oczywiście nie mówimy tutaj o tych najbardziej rażących nierównościach, to znaczy na przykład o tych nierównościach związanych z różnicą pomiędzy 1% najlepiej zarabiających czy najwięcej posiadających, a całą resztą, bo to są oczywiście te najbardziej problematyczne nierówności, które wzrosły radykalnie w ciągu ostatnich lat, ale to jest zmniejszenie nierówności pomiędzy tymi najmniej zarabiającymi, a tymi powiedzmy gdzieś trochę więcej zarabiającymi. Tak? I to jest mimo wszystko działanie pozytywne, choć nie uderzające w problem nierówności w tym najważniejszym punkcie. Ale jest to też działanie, które oczywiście jako właśnie to działanie redystrybucyjne jest też elementem ważnym i pozytywnym z perspektywy wzrostu gospodarczego. Bo jak wiemy, z zysków wydaje się i inwestuje znacznie mniej niż pracownicy, którzy zarabiają płacę minimalną, niż w ogóle z płac jako takich, a już szczególnie z płac, które są niskie. Co oznacza, że mamy
bardziej nakręcone, znaczy większy popyt, więcej pieniądza w obiegu, bardziej nakręconą gospodarkę, co przekłada się na wzrost możliwości, większe zatrudnienia, to póki oczywiście mamy niewykorzystane zdolności wytwórcze całej gospodarki, no ale one wykorzystywane są w systemie kapitalistycznym niezwykle rzadko. Więc płaca minimalna jest elementem także po prostu prowzrostowym. A dlatego warto ją mieć, warto ją podnosić prawdopodobnie bardziej odważnie niż nasz rząd. Może nie od razu o 50%, ale na pewno chociażby tak, żeby w ciągu paru lat dojść do tego poziomu 60 czy 66% płacy średniego wynagrodzenia w naszej gospodarce. I teraz ja już kończę ten przydługi monolog, natomiast chętnie odpowiem na wasze pytania, które tutaj już widzę się pojawiły. Pytanie Tiny B, dlaczego nie zamierzacie obniżyć podatków? To trochę obok, ale chętnie odpowiem. Otóż my chętnie obniżymy podatki. Pytanie, znaczy zależy jakie, tak? Jak w poprzednich live'ach, które dotyczyły kwestii podatków i zawsze, gdy staram się o tym mówić, mówienie o podnoszeniu i obniżaniu podatków nie ma za wiele sensu, bo ważne jest, żeby zastanowić się, o jakich podatkach mówimy, to znaczy kto je płaci i kogo dotykają. I otóż oczywiście wydaje się, że osoby najmniej zarabiające płacą w Polsce za duże podatki. Tutaj można byłoby zdecydowanie obniżyć podatki od pracy związane z najniższymi wynagrodzeniami, natomiast podnieść podatki tym, którzy zarabiają znacznie więcej, a więc uczynić ten system bardziej progresywnym, a także zastanowić się nad tym, jak na przykład przenieść część obciążenia podatkowego na kwestie na przykład zysków kapitałowych czy też majątku. To są rzeczy, które na pewno tutaj można zmienić. Natomiast obniżyć faktycznie dla osób najmniej zarabiających podatki z pracy, to tutaj nie uważam, żebyśmy nie zamierzali. Co więcej, na przykład podatki także pośrednie, część podatków pośrednich, na przykład podatek VAT, również uderzający w konsumpcję, który uderza w związku z tym także dla osoby najgorzej zarabiające, po prostu biedniejsze. Być może także jest tutaj przestrzeń do pewnej obniżki. Także pewne podatki chcemy obniżyć, pewne chcemy podwyższyć, chcemy uczynić ten system po prostu bardziej sprawiedliwym. Po to on jest, że powinien być bardziej sprawiedliwy. Rząd próbował zapowiadać coś, co będzie ruchem w tym kierunku. No to, co wyszło, mówiąc zupełnie szczerze, jest oczywiście daleko niezadowalające. Natomiast no, pytanie, czy dalsze kroki będą podejmowane, czy będzie ten system naprawiany w dobrym kierunku. My na pewno będziemy, każdy rząd, który będzie próbował doprowadzić system podatkowy do bardziej sprawiedliwego, czyli bardziej progresywnego, wspierać. A po drugie pytanie, Piotr Kołata. 13,5% nie otrzymywało, tylko wykazywało, a to różnica. Tak, to jest właśnie ta opowieść o tym, o tej płacy podstawowej, to znaczy tego, na ile w ogóle wszelkie nasze dane, tak, czasami statystyczne, one są w pełni do końca wiarygodne, prawdziwe, to znaczy da się oczywiście często, wiedząc o tym, że pewne informacje są nie do końca przekazywane w pełni albo nie do końca prawdziwe. Jest cały szereg metod i socjologicznych, i ekonometrycznych, w zależności od badań, które próbują to uwzględniać, przybliżając nas do rzeczywistości, natomiast oczywiście nigdy do końca nie jesteśmy w stanie absolutnie adekwatnie odebrać, no ale to musimy badać, znaczy musimy bazować na takich danych, jakie są nam dostępne, które są najbliżej prawdy, jak jesteśmy w stanie uzyskać. I tu zachęcam rzeczywiście do tego, co wpływa na możliwości płacenia pod stołem i jak można temu zapobiec, jak można ograniczyć ten proceder i jak on jest też powszechny. Zachęcam do tego live'a właśnie z posłanką Pauliną Matysiak, który odbył się no, już jakieś dobre, pewnie pół roku temu, ale na pewno można znaleźć i na naszym Facebooku, i na naszym YouTubie. Ja bardzo zachęcam wszystkich zainteresowanych tym tematem. Co z kwestią Cyprian Kowalik? Co z kwestią bezrobocia dobrowolnego? Czy podniesienie płacy minimalnej nie powoduje przypadkiem spadku tego właśnie bezrobocia? Mówimy tutaj wtedy już nie do końca o bezrobociu, mówimy o osobach
nie szukających pracy, więc nieaktywnych zawodowo, ale które mogłyby się przekonać, tak? Jak rozumiem, tutaj jest ten sposób myślenia, że jeżeli będziemy odpowiednio podnosić płacę minimalną, no to na pewnym etapie stwierdzą, to jednak ja co prawda już nie jestem na tym rynku pracy do jakiegoś czasu i nie szukam pracy, bo mam jakieś inne źródła dochodu czy wybory życiowe, ale tutaj jednak jestem osobą do tego zachęconą. To jest ciekawy sposób myślenia, to znaczy na ile wzrost płacy minimalnej wpływa na zwiększenie podaży pracowników, którzy właśnie w ten sposób wracają. Myślę, że tak, to znaczy intuicyjnie oczywiście stwierdziłbym, że to jest rzecz powiązana, więc wydaje mi się, że jest to bardzo słuszna intuicja Cypriana, natomiast nie znam, mówiąc zupełnie szczerze, badań na ten temat żadnych, więc też nie będę mówił z pełną pewnością, bo takiej nie mam, ale tak, jest to uważam bardzo dobry punkt, na który Cyprian zwrócił uwagę. Omar Polandi, czy możesz przedstawić dane na tezę, że produktywność biotechnologią spadnie, jeśli nie będzie patentów? Troszkę być może niejasno to próbowałem powiedzieć. Chodzi raczej nie o biotechnologię jako taką, to znaczy no, nie ma czegoś takiego jak produktywność biotechnologii jako takiej. Chodzi o pewien udział w pewnym procesie, tak, który w ramach sektora biotechnologicznego ma miejsce, który kończy się wytworzeniem pewnego rodzaju oczywiście pewnego rodzaju dóbr czy usług, które mają pewną wartość i ta wartość jest po prostu zależna od tego, na przykład czy jest ograniczona patentem. Znaczy wytworzenie na przykład nowych leków, no jeżeli one byłyby dostępne i umożliwione do kopiowania i tworzenia w różnych miejscach, no to oczywiście koncern, który na przykład ten lek wytworzył, jeżeli nie może korzystać z tych patentów, no to oczywiście przynosi to mu znacząco mniejsze zyski. I w związku z tym jakby osoby, które brały udział w całym procesie wytworzenia tego leku, oczywiście tak liczona wydajność pracy, to znaczy liczona rzeczywiście wyłącznie tymi pieniędzmi, które realnie krążą, byłaby po prostu niższa. To znaczy, no tak, świat, w którym nie ma patentów, to jest świat zupełnie inaczej rozłożonych zysków, kosztów i cen w zakresie na przykład kwestii leków czy kwestii jakichkolwiek obarczonych dzisiaj patentami, więc to nawet nie jest kwestia, to nie jest kwestia danych, bo to jest akurat, nie może być zaczerpnięte z danych, dlatego że musimy sobie wyobrazić świat, w którym patentów nie ma, a więc jest to raczej ćwiczenie o charakterze pewnego eksperymentu myślowego i tworzenia świata alternatywnego, które wydaje się oczywiście ciekawe, natomiast ono miało raczej tylko poruszyć i pokazać, jak bardzo wydajność pracy jest zależna od różnych czynników, a nie wykazywać konkretnie, jak to wpłynie i w jakiej wielkości, bo oczywiście tego w ten sposób zmierzyć się raczej nie da. 18:43. Także myślę, że już powoli będziemy kończyć. Bardzo mi zależało, żeby zmieścić się w tej połowie meczu piłkarskiego. Gdyż dłużej, to już wiem, że też część z Was odpada. Także serdecznie Wam wszystkim dziękuję za uwagę. W następnych tygodniach, miesiącach na pewno będziemy też rozmawiać o kwestiach, które tutaj trochę poruszyliśmy, na przykład o kwestiach związków zawodowych. Także zachęcam do śledzenia naszych razmowych live'ów, nie tylko ekonomicznego czwartku, ale wszystkie, które się pojawiają i także naszych podcastów, które można na przykład na Spotify czy na innych platformach słyszeć, także na YouTubie, także bardzo Was serdecznie do tego zachęcam. Ja na dzisiaj już dziękuję, było mi bardzo miło, do zobaczenia, cześć!